A teraz pan Krzysztof Hanke opowie nam o swojej karierze, o swojej drodze życiowej, drodze zawodowej. Zapraszamy, pan Krzysztof Hanke. O, i to jest prawdziwa sztuka, nie? Dobrze, dobrze, proszę państwa. Jak jo słucho, jak oni grali tu na tych gitarach, klękajcie narody. A ja żadnej kurna szkoły nie skończył, patrzcie. Patrzcie, a ty, że jest na scenie, jako to jest niesprawiedliwość, a inny się musi uczyć całe lata. Fajnie, że do was przyjechał. Gdzie siedzi burmistrz? Tu, panie burmistrzu, dziękuję. I no, jaką drogą mi ojechał, Matko Święto? Dwa razy mi żywności brakło po drodze. Ale teraz pojada tu na Łąck, już wiem. Już przez te dzikie pola nie pojada, już nie. Bo ja wiem, trudno jest do takiej miejscowości dojechać, ale jeszcze trudniej z takiej miejscowości wypłynąć. No ja wiem, to nie jest proste, bo ja też pochodzę z takiej miejscowości. Bielszowice, wiecie jakie są? Ja, Guzik wiecie. Dzielnica Rudy Śląskiej. Wiecie, jak to jest trudno z takiej miejscowości wypłynąć? Z Rudy Śląskiej wypłynęły dwie osoby. Otylia Jędrzejczak i jo. Ale Otylia Jędrzejczak szła motylem przez Kłodnicę, Odra poszła na szerokie wody, a jo się musiał męczyć, bo jo zawsze miał ambicja, żeby zostać aktorem. To ja wam powiem, jak to... Dobra, jak jo był jeszcze mały... Może inaczej zaczyna trochę, czekajcie. Jak ja był jeszcze dzieckiem, ja chciał zostać aktorem, ale ja był naiwny, bo ja wierzył, że z takiej miejscowości jak Bielszowice droga do zawodu aktora wjedzie przez wrota krakowskiej Wyższej Szkoły Teatralnej. Powiem wam, że słowo wyższej w tej nazwie już mi się podobało. Dlatego, że pojechał w roku 76 ubiegłego stulecia na egzaminy do szkoły. I był pewny, że mnie przyjmą. Tam było tylko 460 kandydatów na 11 miejsc. Także szanse były duże. I jeszcze 6 kobiet przyjmowali. I mieli przyjąć 5 amantów. Patrza do lustra, myśla, kur zapiał amant. Belmondo jak pierun. Na pewno mnie do szkoły przyjmą. Stoja pod drzwiami. Ja tam stał chyba 5 godzin pod tymi drzwiami, zanim ktoś zawołał, proszę wejść. To wchodza tak jak tu, taka wielka sala, takie reflektory mi po oczach zaczęły świecić i no mi krojce w oczach lotały, tak. Stoję taki wystraszony, czekam, 5 minut cisza. Za chwilę nad moją głową ktoś wołał, halo, powiedziałem następny, dlaczego nikt nie wszedł. I o 2 razy wchodził, żeby mnie rozwidzieli. Kurczę, myślę, czekajcie krakusy, czekajcie. Za chwilę wam pokorza fragment mojej sztuki estradowej, pokorze, jak ją recytuję wiersze, ludzie, jak ją im powiedział, fragment poematu Nioby Gałczyńskiego. Ja sobie myślałem, no to teraz wam buty pospadają. Tak kończę, patrzę, czy już im się sznurówki luzują i czekam, kiedy ktoś coś powie. Myślałem, no teraz Jerzy Trela, dyrektor wstanie, powie, panie Hanke, przyjmuję pana na 5. rok. Ja tam ino 4 lata się uczyło, ale... Patrza, Jerzy Trela siedzi, chyba krzyżówkę rozwiązywał. Obok niego wstała taka starsza pani i mówi, ta pani zdał, ta wyśle on zacji, tak dziwnie zaciągacie. Ja myślał, że jo jajco zniesa. Myślą zacy zaciągamy, a ona miała akcent jak ruski na stadionie 10-lecia. Ja się przez Krakusów, kurza, pełnie dostał do szkoły. Ja musiał sam szukać drogi do zawodu aktora, że musiał zostać nieukim, tutym, samoukim i że chodził na wszystkie filmy, jakie grali u nas w kinie w Bielszowicach. Haha, mieli my kino. Macie kino w Gąbinie? Chyba domowy. No my już też nie mamy w Bielszowicach, tam jest hurtownia oleju. Ale w latach 70. kino to była jaskinia kultury. Nawet to przypominało bardziej jaskinia. Kultury mniej, bo to wiecznie remontowali. Ale powiem państwu, że my w Bielszowicach mieli pierwszą klimatyzowaną salę kinową w Polsce. Mieliście klimatyzacja? W 70. latach my mieli. Klimatyzator kaflowy. Stoł taki w rogu kaflowy klimatyzator. Na zima go ino włączali.
Najgorzej, że w połowie seansu bileterka do klimatyzatora musiała sypać węgiel. Jak leciał film Hitchcocka Ptaki, a ta zaczęła tym pogrzebaczem szturać, półki nas pieprzyło do domu ze strachu. No. I no była to bileterka, która się potrafiła dostosować do filmu, jaki był wyświetlany. Jak leciało ogniem i mieczem, to rozpolała. A na popiołach wybierała. No, i tam, na twardych stołkach tego kina, żech patrzył, jak grały wielkie gwiazdy lat 70. ubiegłego stulecia. Żech poszło na film, na którym się całe moje pokolenie wychowało. Na Winnetu. No, byliście na Winnetu. A książkę czytaliście? Kto pisał? Karol? Marks, tak jest. Jak? A Czerwiec. Jeden pierun pisał, to niemiecki komunista. Siedział w więzieniu, nigdy nie był w Ameryce, czyli jak się to na Śląsku go do w dupie, był gówno widział. I pisał książkę o Dzikim Zachodzie. Nigdy tam nie był. Tylko jeden kraj był w stanie to zekranizować. NRD. Jak to Niemcy wzięli, popatrzyli, czytają, o świnio, ale mamy hita. Powiedzieli, preria zrobimy w Jugosławii, a w głównej roli zatrudnimy takiego Francuza. On jest najbardziej podobny do Indianina. Pamiętacie go? Pierre Bryk się nazywał. Umarł niedawno. Niech mu Pan Bóg tam świeci nad jego duszą. Ale pamiętacie tego Indianina, tego Francuza? Kurde, kobiety za nim szalały. Bo nie dość włosy długie, do cygana podobny, a jeszcze tak dziura w brodzie miał, tak jakby go ktoś saperką pieprznął. Tak kurde. Nawet na lusterkach z tyłu go miały kobiety. A i oni chodzą, żeby się napolać na tego Francuza. I on tam poszedł dlatego, że ja żył w komunie. I ja chciał widzieć, jak żyją ludzie na Zachodzie. No dzikim, bo dzikim, ale zawsze to Zachód. I pierwszy Zachód dziki to ją miał pod kasą. Jak mi do dupy nakąpali, kurde. Zanim ja wyleciał na koniec kolejki, 2 dni żech stał w kolejce. Młodzieży, czy wy będziecie mieli kiedyś taki ciąg do kultury jak my? Żeby 2 dni stać, żeby sobie kupić bilet na NRD-owski film? I teraz wchodzę z tym do tego kina z biletem za 9 zł. Nie zapomnę tej chwili. Rząd numer 1, miejsce 7, ekran 2 metry za plecami. No tak, bo tam ciśli ile wlezie. Widzi, nie widzi, jeden pierun byle płacił. Siadą, tak naciągą kark i jedno wiem, że jak Winnetu wjedzie na koniu, to akurat mu pod brzuch by dopatrzył. Film się zaczynał tak, że wjeżdża grupia Indian, jedzie na tych koniach, myślę, no fajnie tam mają na tym Zachodzie. I pierwszy tekst, Hände hoch, Winnetu, bitte Ausweis. No żbycie świniami wozili, myślę, co oni mi młodemu człowiekowi wmawiają tu, że Indianie w Ameryce go dali po niemiecku? To może tam mieli jeszcze wielkiego wodza Adolfa? Kurde, bo NRD-owców o wszystko idzie posądzać. Co za osły. I o siedział i jako młody człowiek myśla, co jo wyniesa z tego kina? Próbował, że krzesła, ale były przykręcone. I myśla, czekam, 3 odcinki pacza dup, Winnetu zaszczelony. Pamiętacie to, jak ten Winnetu się kończył? Słońce zachodzi, smutno muzyka gro, ta kamera tak jedzie po zboczu tej góry i nagle jest zbliżenie czarnego konia Winnetu. On się chata Titla nazywał, czy coś tam. I opatrza, a ten koń tak łbym kręcił, tak. Myśla, zapalenie opon mózgowych. Ze zgryzoty, a tu się okazuje, nie, koń był zdrowy i no mu się w końskim łbie nie mieściło. Jak można zamordować głównego bohatera już w 3 odcinku, kiedy są takie długie kolejki pod kasą? Winnetu jakby grał w M jak miłość, do teraz by ciągnął. Sam koń chciał grać. Był za komuny taki program kulturalny dla koni. Pegas się nazywał. Ja widział wywiad z tym koniem. On go do panie redaktorze. Ja nie po to kończył wyższo końsko szkoła teatralną i filmowo. Żeby tak krótko grać, ja by jeszcze zagrał Karino, Czarny Książę. Na starość może i nasza szkapa by pociągnął. A to jebut, zaszczelili mi tego Francuza, ja jest bezrobotny. No koń się rozpłakał, a ja razem z nim. Godum, nie. Strajk! Nie by da chodził do kina, bo tam się wypaczą charakter młodego człowieka. Polski dom, polskie mieszkanie, polski telewizor, polski film, polski aktor.
Ja. Telewizor może nie był polski, bo miał napis cyrylicą. Nazywał się Rubin. Pierwszy ruski telewizor kolorowy. Ekran, obraz, HD. Tak skokął, że nawet ADHD. Jak były mistrzostwa świata w piłce nożnej w Niemczech, jak leciał Dejna, to 2 metry za nim zapieprzały czerwone gacie. No to się nie zjechało do końca meczu w ogóle. No, a ten telewizor ważył 72 kilo. To 2 chłopów nie było w stanie na pierwsze piętro wynieść. A jak już wynieśli, to ja nigdy nie widział, żeby ktoś ten telewizor znosił z powrotem. On kończył żywot przeważnie, jak płonął, to go cała rodzina wywalała przez okno, albo kończył żywot jako mebel do końca istnienia tego budynku. A ten telewizor się włączało tym samym stylem od szczotki, którym się zapalało malucha. No, bo to nie ma tak młodzieży, jak teraz tata przychodzi, guzik, i chodzi. My przychodzili, najpierw talinka trzeba było pochuchać. Potem i za trzecim razem żeś miał linka w ręce. Dlatego każdy posiadacz malucha z tyłu musiał mieć taki styl od szczotki. Się wychodziło, otwierało klapa z tyłu. Kurczę, full automatisz. Przychodza do domu, włączył telewizor. Boże, że mnie nie zabiło, to już było szczęście. Tam łuk elektryczny po firanach skokął. Czorne okulary włączył, patrza jest. Zaraz będzie ekran się zaświeci, bo tam szybko, kineskop to 20 minut i puch. Patrza jest, obraz. Kurczę, wszystko na zielono. Komuniści podpieprzyli 2 kolory. Sprawdzą wszystko, patrza, telewizor dobry i no stan wojenny wprowadzili. Pamiętacie, co puszczali w stanie wojennym komunisty? Wszystko na zielono. Tam nawet Krystyna Loska była na zielono. W kolorze puszczali i no jeden serial. Jak zdobywano Dziki Zachód. Pamiętacie to? Zeb McCain. Taki kowboj gnął stado krów po całej Ameryce. I co niedziela nam te krowy zapieprzały w telewizorze. A tu stan wojenny, głód, zęby z głodu wbite w blat jamnika, a te ci krowy zapierdzielają to. Przecież my w życiu na oczy tyle mięsa nie widzieli. Ile my mieli w stanie wojennym? Ile, kto pamięta? 2,5 kilo wołciel z kością na kartki, tak? Czy człowiek może normalnie urosnąć, jak i 2,5 kilo mięsa na miesiąc? Taki był głód, że jakby nam wtedy w stanie wojennym Zeb McCain wegnął te stado krów do Rudy Śląskiej od wygody, to na Halemba by już cycek ani nie doleciał. My by te krowy zezarli w locie i dlatego ja powiedział, strajk, koniec, wracaj do kina. W kinie były te dni filmu radzieckiego. Oglądaliście najlepszą kinematografię świata. Jak ja poszedł do kina, to były nawet dyskusyjne kluby filmowe. Tam człowiek oglądał 3 godziny film, a potem 2 tygodnie myślał, co reżyser miał na myśli. Jak Jowlo zna wybitne dzieło kinematografii rosyjskiej, nazywało się to Orka. No ja był pewny, że ja wchodzę na film o rekinach, wielorybach. Jakże wlos do kina już mi coś nie grało. Człowiek się głupio sumwki nie czuje. Ale myślał może, że jest jedynym koneserem tego kina w mieście. Co myślał, wybiera się miejsce, mogę siedzieć gdzie chce. Pierwszy raz w kinie nie byda nikomu zasłaniał. Już się ta baba drugi raz ośmiała pierwszo. Że się podbudował psychicznie troszkę. A pamiętacie, jak się ruskie filmy zaczynały? Chłop z babą na takim pomniku się obrócali. Pamiętacie to? On ją tam chyba sierpem młocił, czy... Młocił, sierpił, coś tam. Obrócili się, a na dole podpis ni gruchy, ni z pietruchy. Mos film. Się chyba pyta, czy mu filmcy, coś, nie? Patrza, ekran się otwiera, czekam, kiedy mi pierwszy orka machnie ogonem, a tu patrza, stoi hop z koniem. I słysza, wiu, jak ten ruski ruszył, to za 3 godziny jedną skibą 6 hektarów pociągnął. No koń mi chodził w kinie 3 godziny, ale jak równo od kibla do wierzby płaczącej, nazot, kibel, wierzba płacząca, tak 3 godziny. Siedza w tym kinie, myśla, czy jeszcze coś powiedzą. Powiedzieli. Prr.
Jeden ruski film był, na którym żech się wychował. Film z Sergiuszem Bondarczukiem w roli głównej. Los człowieka. Byliście? O, jak ktoś nie widział młodzieży, bo wyście nie widzieli prawdziwego kina ruskiego. Rzecz się dzieje w obozie radzieckich jeńców wojennych, nie? 10 000 ruskich i Niemiec. Taki SS-man, komendant, który ma tych ruskich wszystkich wykończyć. No, on robi co może, ale to są ruskie, to wyłazi z każdej dziury i tego jest więcej i więcej, nie? I on myśli, nie, no, jo nie wyrobia, no. Może jo ich otruja alkoholem. 10 000 ruskich alkoholem chciał otruć. Kto miał tyle bimbru napędzić? A ten nawet takie doświadczenia na żywym organizmie. Idzie ten Bondarczuk, a on mu, kum, Bondarczuk, łykniesz jednego. Pyta się ruskiego, który 2 tygodnie siedzi tam o suchym pysku, czy się napije, co za głupi Niemiec. A on mówi, oczywiście, panie komendancie, nie odmówię. I teraz ja myślę, że on mu jak prawdziwy chrześcijanin naleje jakiegoś Jägermeistera, kilepicza, a ten mu taką wielką szklonka i leje mu full spirytusu. To ja się zaczął czuć. Godum, nie pij tego, chłopie, tyś 2 tygodnie nic nie jod. Jak ty to wypijesz, to ci łeb odleci. A ten to wziął do drugiej ręki, zamieszał, fu! Połknął i no mu tak kadłubem zacząsło. Se myślał, po filmie i po chłopie. A ten chuchnął i mówi, po pierwszym nie zakąszą. Godum, to jest mój bohater pozytywny. Uczcie dzieci, żeby nigdy po pierwszym nie zakończały. Zakończały, koniec. To była pierwsza część historii mojej kariery. A teraz. Proszę Państwa, jakieś parę miesięcy temu zadzwonił do mnie pan dyrektor, powiedział, żeby ja nie przyjechał do Gombina i żeby nie zagrał z orkiestrą. No i dzisiaj słowo stało się ciałem, zagram z orkiestrą. No my ćwiczyli przez ten miesiąc, ho, 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 chyba zros. Ale piosenka na pewno wyjdzie, a piosenka jest o tym, żebyście zawsze patrzyli na świat przez coś takiego, słuchajcie. Różowe okulary, to jest coś pięknego. Jak ja się patrzę na siebie, to ja mam 1,80 m w lustrze. Różowe okulary, jedziemy! Gdy ci życie doskwiera, gdy się żona wydziera, a dookoła tak wiele jest trosk. Kiedy zaćmę masz w oku i niepewność już kroków, wtedy załóż je sobie na nos, pomóżcie! Różowe okulary, różowe okulary, świat nie jest wcale szary, więc weź się z nim za pary. Różowe okulary przy sobie zawsze miej, w różowych okularach poczujesz się jak gej. Po co palić masz zioła, by zobaczyć anioła? Wszak twa luba już wielki ma staż. Włóż je sobie na oczy, aż z radości podskoczysz, gdy w dziewczęcą popatrzysz jej twarz. Jademy! Różowe okulary, świat nie jest wcale szary, więc weź się z nim za pary. Różowe okulary przy sobie zawsze miej, w różowych okularach poczujesz się jak gej. Oż kurde, co mi z tym gejem? Tu ktoś może zapytać, gdzie jest prawda ukryta, że w piosence o geju jest tym. On tam jednak, mój panie, już do końca zostanie, bo tak ładnie układa się rym. Różowe okulary, świat nie jest wcale szary, więc weź się z nim za pary. Różowe okulary przy sobie zawsze miej, w różowych okularach poczujesz się
okej. I życzę, żeby Państwo zawsze patrzyli na świat przez różowe okulary. Revelation! Dziękuję, to nie koniec, ale kapela, jak się gro, kurczę. Chyba walna jeszcze coś Queenów.